Szanowni Państwo, sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, Sołectwa Wolno. Rada Sołecka działała w składzie Jarosław Mikołajczak, Paweł Grupa, Paweł Kal, Jan Jankowski, Eugeniusz Piątek. Zebrania Rady Sołeckiej odbywały się w składzie poszerzonym o członków grupy Odnowy Wsi. Zgodnie z decyzją zebrania miejskiego do niej należą prezes Kółka Rolniczego Lech Jankowski, prezes OSP Zdzisław Jankowski, przewodnicząca KFGW Maria Dębina, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Jankowska, szefowa koła śpiewaczego Wojanki Aleksandra Jankowska, dyrektor DPS Hanna Pujanek, przedstawiciel Rady Parafialnej Dariusz Kujawa, opiekun świetlicy i boiska Bogdan Człapa, kierownik biblioteki Małgorzata Kwapisz, proboszcz Paweł Pawicki i dyrektor szkoły Małgorzata Jankowska. W tym składzie były podejmowane wszelkie decyzje i przygotowywane projekty uchwał poddawane pod głosowanie na zebraniu wiejskim. Na wstępie sprawozdania przypomnę, że jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych na terenie naszego sołectwa była budowa kanalizacji sanitarnej w centrum wsi Chojma. Łączna wartość inwestycji to kwota 8 milionów złotych, około 8 milionów złotych. W tym 830 tysięcy złotych to środki unijne. Drugim zadaniem była odbudowa sali wiejskiej w Chojmie. Obecna wartość inwestycji to kwota około 1 300 tysięcy złotych. W tym 800 tysięcy złotych to środki gminy Wronki i 500 tysięcy to środki unijne. Będąc przy temacie sali pragnę podziękować za pomoc w doprowadzeniu do realizacji tego przedsięwzięcia panu burmistrzowi Tornie, panu Rafałowi Zimnemu, Rysiowi Firletowi, Piotrowi Helnichowi, Wincentemu Śmiłowskiemu i Janowi Lani-Wewrowi. To ostatnie osoby przyczyniły się tutaj znacznie, podarując na rzecz tutaj naszej sali 50 wywrotek piasku. W tym miejscu również należy się podziękowanie naszym dziewczynom i paniom z KGW. Obiekt świetlicy został gruntownie posprzątany po pracach budowlanych, za co serdeczne dzięki. Dzięki wsparciu burmistrza Torny następuje stopniowe doposażenie naszej świetlicy. Kwestią do rozwiązania jest wentylacja w kuchni i na sali. Do wykonania jest chłodnia na produkcje spożywcze. Wymaga doposażenia, wypożyczania naczyń i kuchni. W odpowiednie sprzęty grzewcze, garnki i regały. Ważną sprawą jest ponowne poolejowanie parkietu na sali. Wykonanie posadzki na poddaszu. Zakup stołów na salę i przedłużenie barierki przy wejściu głównym. Mam nadzieję, że te zadania uda się zrealizować w miarę możliwości finansowych przy udziale środków zewnętrznych. Trzecim istotnym zadaniem w mijającej kadencji była budowa drogi asfaltowej z parkingiem i chodnikiem przy cmentarzu. Wartość inwestycji 350 tysięcy złotych. W tym miejscu należy wskazać, że niezbędnym staje się zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego przy parkingu naprzeciw cmentarza. Kolejne zadanie to remont boiska sportowego z rozbudową placu zabaw. Wartość inwestycji 110 tysięcy złotych. Wkład gminy 40 tysięcy złotych, środki unijne 70 tysięcy złotych. W mijającej kadencji również udało się wywalczyć wymianę samochodu dla OSP Chojno. Na trochę nowsze od tego, co było. Wartość zadania 90 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się doprowadzić do zamiany tego samochodu na nowszy model. W ramach prac kanalizacyjnych rozpoczęto remont chodnika w kierunku szkoły. Częściowo, gdyż najdłuższy odcinek przed nami, firma, która go zniszczyła w czasie prac kanalizacyjnych, obecnie nie istnieje, zbankrutowała. Jednym z większych przedsięwzięć była melioracja rowów na Błotach Małych, Radziszewie, Księżym Polu, Gaci, Koziołku, Smugach i Młynie o łącznej długości 8 km. Na to zadanie, dzięki wsparciu inicjatywie pana burmistrza Dorny, udało się pozyskać 61 tysięcy złotych środków unijnych w ramach programu PO Rydy.
Natomiast całkowity udział gminy Wronki łącznie z dotacją do spółki wodnej wyniósł około 50 tysięcy złotych w minionych latach. Zadań nie będących w gestii gminy, gdzie poświęciłem sporo czasu, to odbudowa masztu liny nośnej przy przeprawie promowej w Chojnie po powodzi w 2013 roku. Wartość inwestycji 380 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o drogę wojewódzką do Wronek, należy się podziękowanie panu burmistrzowi Wieczorowi za remont ulicy Myśliwskiej do szklarni w kierunku Chojna. Wartość inwestycji 5,5 miliona złotych. A panu Henrykowi Szopińskiemu, radnemu sejmiku województwa ze Złotowa, za tymczasowy remont zakrętu w Lubowie. Bardzo ważnym zadaniem, które zostało wykonane na naszym terenie w ostatnim czasie, to remont drogi wojewódzkiej nr 150 Chojno-Sieraków, tej przez las. Inwestorem i sponsorem było Polskie Górnictwo Naftowe Spiły oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wartość inwestycji to kwota około 5 milionów złotych. Za tę inwestycję należy się podziękowanie panu posłowi Rafałowi Grupińskiemu. Nie ukrywam, że jako sołectwo mieliśmy swój udział w lobowaniu i nadleśnictwo Wronki. Też się tutaj przyczyniło znacznie. Pragnę w tym miejscu podkreślić i zapewnić, że remont tej drogi przez las do Sieratowa nie wstrzymuje naszych starań o budowę wielkiej drogi tej przy Warcie. Pragnę poinformować, że wielka droga jest obecnie przygotowana do regulacji prawnej i do wykupu gruntów na odcinku od szkoły do górników pana Kaczmarka. Uważam, że poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Chojno jest jednym z najważniejszych zadań do realizacji na lata 2015-2018. W ramach poprawy dojazdu dzieci z Mokrza i Rzecina do szkoły w Chojnie gmina Wronki rozpoczęła modernizację drogi Mokrz-Krasnobrzeg. Przypomnę, droga od Krasnobrzegu do Mokrza jest na terenie sołectwa Chojno. Jest po prostu granicą sołectwa. Z inicjatywy i przy wsparciu finansowym Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, jak i gminy Wronki, ma w Chojnie powstać przystań rzeczna w pobliżu przeprawy promowej. Obecnie gmina jest na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Rada Miasta i Gminy Wronki zabezpieczyła na ten cel kwotę 80 tysięcy złotych. W minionym roku sołectwo Chojno w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi otrzymało 10 tysięcy złotych dofinansowania przy udziale środków sołeckich w kwocie 4200 na zadanie zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Warunkiem uzyskania dofinansowania była praca mieszkańców sołectwa, za co serdecznie dziękuję uczestnikom programu. Stosowna tablica wisi na budynku świetlicy. Obecnie jesteśmy przygotowani do naboru wniosków na wyposażenie świetlicy wiejskiej, jak i przygotowujemy się do zagospodarowania terenu gminnego w Zdrojku zgodnie z przyjętym planem odnowy wsi Chojno na lata 2014-2020. Środki sołeckie w poszczególnych latach były wydatkowane zgodnie z preliminarzem wydatków uchwalonym przez zebranie wiejskie. W październiku każdego roku przedkładałem sprawozdania z realizacji uchwały budżetowej sołectwa. Przypomnę, gros środków było przeznaczone na organizację życia kulturalnego wsi, na oprawy muzyczne, dożynki wiejskie, dni Chojna, zabawy karnołowe organizowane z radą rodziców, nadwład wiejskiego zlotu uchojanów, majówki, wielkopolski przegląd zespołów i kół śpiewaczych oraz kapel ludowych. Istotną pozycją było utrzymywanie zieleni na terenie wsi, wykaszanie trawy, prace związane odnawianiem amfiteatru, malowanie ławek i krawężników na boisku. Również ze środków sołeckich był zakupiony nawóz i środki chemiczne do oprysku bieżni i chodników w centrum wsi. Zakupiliśmy opryskiwacz plecakowy i sprzęt do podlewania trawy na boisku. Regały do magazynu naczyń. Przy udziale środków sołeckich w dofinansowaniu
z Unii udało się pozyskać 20 stołów i 40 ławek ogrodowych, tak zwanych piwnych, do amfiteatru, do imprez plenerowych. Obecnie one są wykorzystywane tutaj na sali. Zakupiliśmy ze środków sołeckich, zgodnie z wolą zebrania wiejskiego, piec akumulacyjny, który stoi w świetlicy remizy strażackiej. Realizując ubiegłoroczną uchwałę budżetową sołectwa, w tym roku zostały zakupione stojaki do ubrań, dwa wózki gastronomiczne, specjalistyczne środki do podłogi, armatura do podłączenia zlewozmywaków w kuchni. Zapłaciliśmy za udrożnienie kanalizacji, naprawę krzeseł na sali, stołów, oprawę muzyczną, zabawę sylwestrową i zabawę walentynkową. Szanowni Państwo, to są niektóre wybrane zadania, jakie były moim udziałem Rady Sołeckiej i Grupy Odnowy Wsi. Bo w takim składzie działaliśmy i podejmowaliśmy decyzje. Uważam, że to się sprawdziło. Wiele rzeczy i zadań, które były naszym wspólnym marzeniem, nie udało się jeszcze zrealizować. Zostały rozpoczęte, takie jak budowa wielkiej drogi, tej nad Wartą w kierunku Sierakowa. Nie udało się jeszcze uregulować prawnego dojazdu do Podmału, a znajduje się tam 60 nieruchomości i dojazdu do niektórych mieszkańców Włod Wielkich. Przykładem droga w kierunku pana Andrzeja Muchy i innych. Co gorsze, przy zmianie administracyjnej województw w latach 70. zaginęła część dokumentów geodezyjnych dotyczących naszych dróg publicznych. Nie ma ich w Przemotułach ani w Karnkowie. W latach 70. nikt tym się nie przejmował. Lasy należały do Skarbu Państwa i nasze drogi również. Jak nie informował geodeta badający sprawę, lasom przy odnawianiu granic w tamtych latach zabrakło powierzchni. Nie zgadzały się wtedy, więc geodeci wpadli na genialny w ten czas pomysł likwidowania numerów geodezyjnych dróg, które były w zasobach Skarbu Państwa. Skomunalizowano je, wcielono je do oddziałów leśnych, które były w zasobie Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów zaczęła się zgadzać, tylko my dróg obecnie nie mamy. Są w ewidencji zapisane jako las, a nie jako droga. Lasy mówią, nie ma problemu, możemy Wam te drogi zwrócić. Tylko drobny szczegół, żeby wszystko odwrócić, potrzebny jest wyrok sądu oparty na dokumentach. W tej sprawie odbyło się wiele spotkań w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i w Nadleśnictwie. Dochodziło i dochodzi do ostrych sporów. Jest przyczyną napiętej sytuacji z Nadleśnictwem Wronki. Dla lasów najlepszym rozwiązaniem jest, byśmy wszyscy zapłacili służebność za prawo dostępu do drogi publicznej. To jest około 3000 zł. Nie są to proste sprawy. Naszych dróg nie można legalnie równać, odśnieżać, utwardzać kruszywę. Po kupie służebności zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani lasom płacić za powyższe usługi. Szanowni Państwo, by uregulować sprawę dróg na Błotach Małych, były burmistrz Kazimierz Michalak z nadleśniczym Zbigniewem Zylem i Radą Gminy 10 lat temu podjęli decyzję o wykonaniu planu zagospodarowania dla tego regionu. Po to, żeby była podstawa do wymiany gruntów z lasami. Gdyż w innym przypadku gmina jest zobowiązana zapłacić około 170 tysięcy złotych za odlesienie i wykup 1 kilometra drogi. Zgodnie z prawem. W 2013 roku po wielu latach przepychanek plan został dla Błot uchwalony. Kosztował 70 tysięcy złotych. Ale cóż, odwołań nie ma końca. Obecnie toczy się sprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Czekamy na wyrok sądu. Szanowni Państwo, dla pocieszenia mogę podać, że na dzień dzisiejszy udało się dzięki staraniom gminy odzyskać drogę na Bonownik, Błota Wielkie w kierunku Ogień-Szepionka, tą z Krasnobrzegu do Mokrza. Jak widać, jest to długi proces, potrzeba znacznego zaangażowania wielu stron i środków. Na zakończenie sprawozdania pragnę serdecznie podziękować za pomoc,
i pracę na rzecz sołectwa mieszkańcom Wojna i wszystkim organizacjom, które się czynnie włączają w to wszystko, co się dzieje w Chojni. Natomiast przepraszam tych, których niechcąco obraziłem. Dla mnie dobro ogółu naszej społeczności było i jest sprawą nadrzędną. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad sprawozdaniem pana sołtysa i Rady Sołeckiej. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, uwagi albo prośby o doprecyzowanie, bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? No to skoro mamy jeden obowiązkowy głos w dyskusji, pan Bogdan Człapa, do protokołu wpisujemy. Szanowni Państwo, jeśli nie ma głosów w tej dyskusji, ja pozwolę sobie w imieniu pana burmistrza Wieczora i swoim własnym pogratulować panu sołtysowi i Rady Sołeckiej wszystkich tych osiągnięć, które są niekwestionowane w tej kadencji, bo to oczywiste. W tym sprawozdaniu pan sołtys przywołał bardzo wiele tych efektów, które są rzeczywiście udziałem społeczności chojeńskiej. Natomiast w tym katalogu osiągnięć oczywiście były też takie zadania, które powstały, które zostały wykonane dzięki czy Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, czy dzięki Radzie oczywiście Miasta i Gminy Wronki, czy dużemu zaangażowaniu urzędu. Dwa tylko, Szanowni Państwo i Panie Sołtysie, sprostowania do tego, bo Pan mówił, że są napięte stosunki z nadleśnictwem. Rozumiem, że to jest deklaracja Pana Sołtysa, ponieważ gmina Wronki napiętych kontaktów z nadleśnictwem nie ma. I tak jak Pan Sołtys powiedział, że konieczne jest zaangażowanie, my staramy się angażować rzeczywiście w rozwiązywanie tych problemów i cały czas prowadzimy rozmowy, które mają na celu uregulowanie tych kwestii własnościowych, które rozumiem są no, głównym powodem tych napięć między panem sołtysem a nadleśnictwem. I myślę, że te rozmowy są na dobrej drodze. Pan sołtys mówił o tym, że to są procesy długotrwałe, że one wymagają oczywiście przejścia skomplikowanych procedur prawnych. I my je staramy się przechodzić właśnie bez konfliktowania się, tylko przez współpracę i współdziałanie. Niektóre też z tych tutaj planowanych już przez pana sołtysa działań na przyszłość, myślę, że będą możliwe też właśnie dzięki współdziałaniu z nadleśnictwem. No, chodzi między innymi o drogę Mokrzy-Krasnobrzeg, którą mamy nadzieję uda się wykonać w jakimś partnerstwie gminy z nadleśnictwem. I drugie sprostowanie dotyczące tego miejsca wodowania. Tu rzeczywiście już informuję, że może być ta inwestycja zagrożona w związku z tym, że tu po analizie okazuje się, że ten wkład własny gminy Wronki do tego projektu dofinansowywanego musiałby być chyba no, znacząco przekraczający te możliwości, które zostały w budżecie ustalone. Ale to jest kwestia jakby na przyszłość. Raz jeszcze zatem dziękuję, że dzięki zaangażowaniu pana sołtysa i Rady Sołeckiej i całej społeczności chojeńskiej udało się wiele zrobić, że to Chojno rzeczywiście jest takie rozwinięte i jest też takim, nie ma się co czarować, punktem zazdrości dla wielu sołectw z gminy Wronki. Szanowni Państwo, skoro za nami punkt czwarty, punkt trzeci, czyli
sprawozdanie. Możemy przejść do punktu czwartego, czyli tego, który będzie najważniejszy. Przejdziemy zatem do wyboru